Cześć, witamy się z Wami w niedzielę. Właśnie wyjeżdżamy z Ksamila, czy tam Samila, jakkolwiek to się wymawia. Mnie coś wysypało. Fajne miasteczko, ale może się znudzić po trzech dniach, no nie? Znaczy jak wszystkie albańskie miasteczka prawie, że tak. Te nad morzem, że tak naprawdę no oprócz plażowania to nic nie ma. Przecież prawie jest droga jeszcze. W każdym razie tak, oprócz plażowania nic nie ma i powiem Wam, że strasznie nudno się tu plażuje, bo no dla tych przynajmniej co lubią snorklować tak jak my, tak? No to nie ma nic w tej wodzie tak naprawdę oprócz rybek. Poza rybkami, no to nic, kamienie, ewentualnie takie chwasty. To jest w ogóle strasznie dno, bo tak, tam gdzie my byliśmy na tej plaży, ja nie wiem czy ta plaża to nie jest, to jest Ksamil 7, czy to nie nazywa się to ta Bora Bora. Nie wiem, w każdym razie to jest ta z najładniejszym piaskiem naprzeciwko tych wszystkich trzech wysp ksamilskich, nie wiem, ich coś takiego to się nazywa. Dokładnie Wam nie powiem, bo nie umiem tego wymówić. Na pewno znajdziecie tą plażę, bo tutaj Ksamilu jest najładniejsza i najbardziej oblegana. No i jako jedyna tutaj na niej leżaki kosztują po 1000 leków, a na tych innych są po 500-700, tak, w większości po 500. Także no, płacicie za wygląd tej plaży, tak? Ale ona jest sztucznie zrobiona. W sensie ten żwirek, żwirkopiasek, nie wiem jak to nazwać, jest nawieziony tam i do pewnego momentu w morzu jest. A później można zobaczyć, właśnie jak sobie maskę założycie czy coś, że tam są dalej chwasty takie obrzydliwe, według mnie. I nic w tych chwastach nie widać, żadnych rybek. Taka trawa morska. Tak, taka trawa morska, tylko że ona taka brązowo-czarna jest, no nie? No bo to trawa morska. No. Znaczy ja to tak nazwałem, bo tak wygląda. No brzydkie to jest w każdym razie. Jeżeli chodzi o snorklowanie, to na razie Brela wygrywa, no nie? Ze wszystkimi. No tak, tak. No, Brela w Chorwacji najlepiej. Tam po prostu najwięcej muszelek byśmy wyławiali, najwięcej wszystkiego, super tam dno jest. Naprawdę mega, mega. No a tutaj mówię, tak fajnie do pokąpania się, poplażowania, do poopalania się, ale nic więcej. Nic więcej. Plus dobrze zjeść. Naprawdę ta knajpa, ta Kendra, co Wam polecaliśmy, no to codziennie tam byliśmy, no nie? Codziennie się z nami witali po prostu z daleka, jakbyśmy szli, ale tak pyszne jedzenie. My tam codziennie żeśmy po 30 euro zostawiali, no nie? Ale naprawdę tak dobre jedzenie, że no za granicą to chyba nie jedliśmy tak dobrze, no nie? No nie. I zdrowo przede wszystkim, bo nie jak tak sałatkę drogo zamówicie, to Wam taką furę tej sałatki naprawdę dadzą, że my z Piotrkiem żeśmy się jedną sałatką na dwoje najadali. Siemano, Kendra. O, właśnie przejeżdżamy koło Kendry. Tutaj. Tak. Naprawdę tą sałatką szło się najeść. Polecamy bardzo sałatki wszystkie. Shish kebaba, czyli szaszłyki po prostu, grillowane mięsko. Pyszne, naprawdę dobrze doprawione, niewysuszone i frytki. Frytki domowe mają, o Boże, jakie dobre, naprawdę lepszych frytek nie jadłam. Nawet te, co u nas w domu są, to i tak te chyba wygrywają. Także mega, mega jedzonko polecamy bardzo mocno tą Kendrę. A my teraz lecimy do Szkodry. Do Sarandy. A tfu, do Sarandy. A tfu, sam jest tą Szkodrą. Nie, do Szkodry nie wle. Do Sarandy jedziemy ją tam na szybko sobie zobaczyć. Po drodze jeszcze na pewno wpadniemy gdzieś na jakąś plażę się przekąpać, bo szkoda nam tego nie zrobić. No i cóż, zmierzamy w stronę Polski, tak. Także koniec urlopu. Dojechaliśmy do Sarandy, ale powiem szczerze, że zaparkowanie tutaj graniczy z cudem, no nie Piotrek, a jest 9 rano. Ledwo, ledwo żeśmy zaparkowali, naprawdę, i to jeszcze nie wiemy, czy nie dostaniemy ochrzanu, czy tam, gdzie można, zaparkowaliśmy. Było jedno puste miejsce dosłownie, a nikt tam nie stawał, to dziwne. O ja, zobacz pios, piratów z Karaibów. Co jest? No ten, z Piratów z Karaibów. Ja wiem właśnie, no liczby nie płyną. Ale ekstra wygląda. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Dwóch jest nawet.
No, przejdziemy się promenadką. Powiem wam, że tu w Sarandzie są jakieś ruiny zamku, coś tam jeszcze, ale nam już się nie chce z tego zwiedzać. Mamy dosyć ruin. Dosyć ruin. No nie, Piotruś? Dosyć. Mamy dosyć ruin. No, czasu nie mamy. Nawet nie mamy czasu, nie chce nam się. Kropka. Przespacerujemy się tylko tutaj. I tyle. Wyjeżdżamy z Sarandy. Jak ktoś lubi takie większe miasteczka portowe właśnie czy coś w tym stylu, to tutaj powinien według nas sobie przyjechać. Tak, zdecydowanie więcej tu jest do robienia niż w Ksamilu. Aczkolwiek nie wiem, czy jest aż tak fajnie. Nie wiem, te wszystkie miasteczka dla mnie są takie same tutaj. Saranda dla mnie taka sama jak ten, jak Durres, tylko że tutaj ładniejsza plaża, tak? Bo tutaj już macie kamienistą, więc już ładne morze, ładna plaża będzie, tak? No. Fajne wycieczki są łódkami, można się załapać. No to jest właśnie fajne, na tych statkach podobno tak. Fajnie jest. Ale my już niestety czasu nie mamy. Nie, nie mamy czasu, jedziemy teraz w stronę już Kodry. Może po drodze, mówię, jakąś plażę jeszcze zaliczymy. Do Vlory są te ładne plaże, więc tutaj możemy to zrobić i wracamy. Przyjechaliśmy jeszcze pod plażę Gipe, podobno jedną z najładniejszych. Postawiliśmy samochód na takiej wysepce, bo tutaj jest parking taki duży, ale pani chciała 200 leków za parkowanie, a ja przeczytałam gdzieś, że tutaj powinien być darmowy parking, bo to wcale podobno nie jest prywatna tutaj teren, tylko państwowej. Podobno w sezonie tu często policja jest i właśnie karze i panów, którzy zdzierają te opłaty, i paniom. No, ale teraz nie jest w sezonie, więc chyba często ich nie ma i sobie robią co chcą, wolna Amerykanka. W każdym razie my postawiliśmy oto tuż, tuż, a tu już są te parki. Jeden jest na pewno prywatny, ale nie wiem, czy to nie jest w tą stronę prywatny. A tu wydaje mi się, że jest państwówka. A ona na cwaniaka rżnie, no nie? Co? Co? No do plaży jest 2,7, nie wiem co to. Ale do jakiejś plaży Dermi, do Gipe, tam idziemy, człowieku. Boże drogi. Dość ładu z tym moim mężem. Dobra, pokażemy wam tą plażę z góry. Nie idziemy na nią, bo mi to się nie chce wierzyć. Zresztą widziałam w goglach, że wcale tak cudownie nie jest. Jak mówią. Zobaczymy. Jesteśmy przy plaży. Przy plaży to
dużo opowiedziane, bo jeszcze kupa tam jest do zejścia, ale myśleliśmy, że ten punkt widokowy jest zaraz przy tym parkingu, a tu się okazuje, że musieliśmy tyle zapierdalać po prostu po tej drodze. Jeszcze oczywiście obydwoje żeśmy się wyszykowali w klapkach, że to jest masakra. Nie przychodźcie tutaj w klapkach, weźcie sobie albo jakieś buty trekkingowe, albo w najgorszym wypadku adidasy z grubą podeszłą, bo tych kamieniach chodzi się strasznie po prostu. Teraz czeka nas marsz pod górę. Jeszcze tak, słuchajcie, z naszych przemyśleń. Schodzenie tutaj w ogóle z dziećmi, albo nawet samemu, w pełnym słońcu, tak jak jest w sezonie, no to jest już w ogóle granie warta świeczki. Ta plaża wcale nie jest odludna, nie wiem jak to nazwać. Jest to cholernie turystyczna plaża. I jeżeli przyjeżdżacie tu w sezonie, to liczcie na to, że dupy nie będzie gdzie wsadzić, no nie? Gdzie położyć. Bo teraz jest poza sezonem, a ludzi ciągnie od choroby, pełny parking jest i naprawdę dużo osób tam idzie i po prostu według mnie lepiej sobie znaleźć jakąś plażę ukrytą, bez ludzi, gdzieś dalej i tak będzie tak samo piękna, bo tu od Wlory plaże są takie same praktycznie, tak samo ładne, tylko większość jest kamienistych, niektóre są wysypane właśnie żwirkiem czy czymś. Człowiekiem w ogóle, który praktycznie się nie poci. Zobaczcie to. Jestem po prostu zrana potem. Jak ktoś tam zabiera dzieci, jeszcze kurwa, wiecie, w sezonie, to dla mnie jest poroniony człowiek. No nie, ja rozumiem, że można mieć kondycję i tam sobie śmigać, ale to jest przegięcie. Z tymi kamieniami trzeba się wspinać praktycznie. Bolą stopy. Bolą łydki, w pełnym słońcu. Tragedia, no nie Piotrek? Tragedia. Tragedia, jesteśmy znani, potem jedziemy do Wlory się wykąpać. Nie polecamy. I powiem wam tak, nie wierzcie tym wszystkim kurwa influencerom, którzy przyjadą sobie w takie miejsce kurwa w zimie, gdzie jest pusta plaża, wszędzie czysto, nie ma ludzi, robią rajskie zdjęcia, i wiecie, i wy później jedziecie w to miejsce i myślicie, że jest tak zajebiście. Tu kurwa nie jest.
dotarliśmy do Flory. Słuchajcie, bardzo fajny to klimat, jest tak wakacyjnie w ogóle jak LA, zobaczcie te wszystkie chyba palmy. Klimatycznie. Tak, najbardziej z tych wszystkich miast klimatyczne według nas. Tylko na przykład morze jest strasznie zburzone i jest tu najchłodniej z tych miejsc, co dzisiaj byliśmy, no nie, Piotrek? Tak, słońce. Słońca nie ma, ogólnie chłodno i morze wzburzone, nikt się praktycznie nie kąpie. My przyszliśmy do restauracji The Wave i planujemy zjeść, bo nie jedliśmy śniadania, nie jedliśmy nic, a już jest, nie wiem, 14, Piotrek? Coś takiego, no nie? W pół do drugiej. W pół do trzeciej. Pół do trzeciej, także jemy sobie. Chwilę się pokręcimy tu po Vlorze. Ja muszę jeszcze kupić z Albanii sobie breloczek, bo nie mam. Magnesik z Vlory i będziemy cisnęli na Podgorlicę. Tak, Piotruś? Ciśniemy na Podgorlicę, z Podgorlicy do Serbii, z Serbii na Węgry, z Węgier do Słowacji i Polska. Cieszę się! I później jedziemy zwiedzać Dania, Finlandia, Norwegia, tak, chciałbyś. Wiem, że byś chciał, ale nie, nie ma tak. Do roboty wracamy we wtorek. Także... Co no ty? Co? Wracamy. Nie stęskniłeś się? Wyjazdu z Flory. Jak chcesz, tu restauracja z jedzeniem tak nie najlepiej, no nie, Piotrek? Tak. Bez szału, a ziemniaki nam dali pieczone bez soli, niesmaczne. W ogóle nie wiem, jak można spierdolić ziemniaki pieczone. No ale dobra. Tak, jedziemy przez Florę i już kierujemy się na Podgorlicę. Mam nadzieję, że nas wpuszczą jako tranzyt do Czarnogóry. Jedziemy już teraz mniej więcej bezpośrednio do Polski. Zobaczymy, jak i kiedy dojedziemy. Albańskie autostrady są super. Kupicie sobie, proszę bardzo, arbuza, melona, ziemniaka, orzecha laskowego. Włączycie się do ruchu prosto z autostrady. I jeszcze wóz konny miniecie po drodze. To jest hit po prostu, co się dzieje. Musiałam przerwać u panu, z którego kupiliśmy arbuza. Tu co chwilę ktoś stoi, no nie? Z arbuzami, ze wszystkimi owocami. Całe warzywniaki. Tak, całe warzywniaki przy autostradzie, no nie? Bo mi pan przyniósł chyba w gratisie, bo wzięliśmy od niego 3 arbuzy, coś takiego. Nie mam pojęcia, co to w sumie jest. Wygląda jak mikrojabłko. Nie, wygląda... No nie wiem, dziwnie wygląda. Zobaczcie sami. Takie... Cholera wie, co to jest. No to spróbuj, no co? Nie będę teraz próbowała. Lepiej, że się posrasz. Bardzo śmieszne, Piotrek. Naprawdę, kurwa, bardzo śmieszne, wiesz? Z nas dwójka, to ty masz problemy z nietrzymaniem pewnych rzeczy. Thank you.
Cześć, słuchajcie, jest poniedziałek, godzina 11.28. Prawie całą noc jechaliśmy, zatrzymaliśmy się tylko na 3 godziny spania w Serbii, no nie Piotrek? Tak. Jesteśmy już na Węgrzech, kupiliśmy sobie po langoszu. Piotrek się ze mnie śmiał, panie wiecie. Na takiej wsi jesteśmy, no nie? I panie za bardzo nie ogarniały, co my tam chcemy do tego langosza. No to wszedł język migowy i inny. W każdym razie chcieliśmy z mięsem, więc zrobiłam, pani zrozumiała o co chodzi, ale śmiały się niesamowicie obydwie. A już mi ślina leci, jesteśmy tacy głodni. W każdym razie tak, na granicy Albania-Czarnogóra chcieli od nas tylko testy. Testy są teraz potrzebne, po tak, któryś podobno... tam sierpnia. Potrzebne są testy, ale my jechaliśmy... Nawet na tranzyt, no nie? Tak, no nawet... na tranzyt nam chodzi. Ale akurat trafiliśmy fajnego pana celnika, który cisnął nas, że wczoraj przegraliśmy mecz jakiś. Wyśmiał nas, że mecz przegraliśmy w siatkówkę i darował nam. Tak, bo on ze Słowenii jest i Słowenia wygrała. Pan ze Słowenii na granicy albańsko-czarnogórskiej. No, w każdym razie puścili nas, kazali nam się nie zatrzymywać, tylko jechać. Dojechaliśmy do granicy Czarnogóra-Serbia. Tam w sumie w dupie mieli testy, no nie? W dupie mieli testy, w dupie mieli wszystko, puścili nas po prostu. A na granicy Serbia, teraz Węgry. To jedyne co, to po raz pierwszy w ogóle kazali nam drzwi otworzyć i bagażnik, bo tak to przeleciliśmy, my szyby przyciemniane, nic nie widzieli, co jest w środku, puszczali nas po prostu, no nie? I tyle. No to po prostu, żeby na kamerach było widać, że oni coś tam patrzą. Tak to nas nie przegrzebywali ani nic, no nie? Tylko tak ten. Poza tym, co tu przegrzebywać, mamy taki syf, że tylko dziada i baby to brakuje, no nie? Ale to chyba może zrezygnowali, jak tylko zobaczyli. Może to właśnie ich zniechęca. No, jak ten langosz? Zajebisty. Polecamy na parkingu Tesco pod wsią jakąś na D. Niedaleko Budapesztu już, a nie chcieliśmy do Budapesztu wjeżdżać, bo mamy złe wspomnienia z parkowania, tam dostaliśmy dwa razy mandaty, trzeba w Budapeszcie bardzo uważać i szukać parkometrów. I to na kilkaset tysięcy. Tak, kilkaset tysięcy mandatu, masakra. Z 26 tysięcy dostaliśmy mandatu 21 tysięcy. No. A to, forintów, o. Cicho, kurde, musisz mówić, że kurwa forintów ty. Nie wiedzą, że bogaci jesteśmy. Dobra, teraz zameldujemy się już z Polski. Mamy być koło 21. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jemy.